polio się zakaża drogą oddechową, więc było logicznie, że trzeba wytworzyć szczepionkę żywą, ale tą, którą można jeść. To była szczepionka przygotowana w mózgu rata, szczura bawełnianego. I nikt nie zażywał jeszcze mózgu szczura bawełnianego, który smakował jako żyto, obrzydliwy tran. Ja kazałem połknąć szczepionkę pierwszemu dziecku, to było w 1950 roku. I w tym czasie bardzo był duży sprzeciw. Bali się ludzie tej szczepionki, a to jest żywy wirus. Masowe szczepienia, jak mówimy, to się zaczęły dopiero w końcu lat 50. i w Polsce na początku 60.